Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwiększyło o 1,5 miliona złotych dofinansowanie dla Opery i Filharmonii Podlaskiej. Stosowny aneks do umowy o współprowadzenie instytucji podpisali Piotr Gliński, minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Jak podkreślił wicepremier, wspieranie instytucji kultury jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa polskiego. Współprowadzenie polega na tym, że ministerstwo poza wszelkimi konkursami może także przeznaczać różnego typu dotacje celowe na konkretne zadania, działania, na spektakle, na wyjazdy, tournée, więc może, krótko mówiąc, w znacznie większej skali wspierać daną instytucję kultury. W skali kraju w ostatnich 5 latach to są bezprecedensowe decyzje. Ponad 40% wzrósł budżet Ministerstwa Kultury w ciągu ostatnich 5 lat i olbrzymia część tych środków jest przeznaczana właśnie na nowe współprowadzenia albo na zwiększanie współprowadzeń już istniejących, albo na przykład na inwestycje, które podejmujemy wspólnie z różnymi instytucjami. Na ogół to są samorządy albo organizacje pozarządowe. W ostatnich 5 latach myśmy się zdecydowali na powołanie różnego typu instytucji albo na współprowadzenia w 53 instytucjach kultury i muzeach w całym kraju. To są decyzje i zmiana podejścia do kultury bezprecedensowa. Takich skokowych zmian przedtem nie było i cieszę się bardzo, że Opera i Filharmonia Podlaska jest też przykładem zwiększenia tego zainteresowania i wsparcia państwa polskiego. Kolejnym powodem zwiększenia dofinansowania jest fakt, iż w Operze i Filharmonii Podlaskiej przeprowadzana jest reforma zarządcza. To właśnie o takie działanie od dłuższego czasu zabiegało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pani minister Zwinogrodzka, która nadzoruje instytucje kultury z ramienia Ministerstwa Kultury, w ten sposób dialogowała także z Operą Podlaską, że wszelkie zwiększenie zakresu wsparcia ministerstwa jest uzależnione od reform instytucjonalno-finansowych. Krótko mówiąc, od naprawy gospodarki finansowej w danej instytucji, a nie mieliśmy dotychczas tego typu informacji, żeby takie reformy były przeprowadzone. W tej chwili sytuacja jest inna. Sytuację oceniamy pozytywnie, oczekujemy tych zmian, one są realizowane. Każda instytucja, także instytucja kultury, musi mieć dobrego gospodarza. Jesteśmy przekonani, że na tej drodze Opera i Filharmonia Podlaska jest. Należy wspomnieć, że mimo stałego dofinansowania Opery i Filharmonii Podlaskiej, resort cały czas wspierał instytucję, między innymi poprzez rozmaite dotacje rządowe. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2019 roku wsparło Operę i Filharmonię Podlaską kwotą 7 milionów złotych. W roku 2020 jest to kwota 10 milionów złotych. Jeśli chodzi o instytucje kultury podległe mi jako marszałkowi województwa podlaskiego, w roku 2019 na te instytucje, które są mi osobiście podległe, przekazane zostały środki w wysokości 82 milionów złotych. Z czego 12 milionów złotych to są pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 roku jest to już 107 milionów złotych, z czego 14 milionów złotych to jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a 26 milionów to jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Cały czas kwota wsparcia, która jest przekazywana przez polski rząd, który dzisiaj jest reprezentowany tutaj przez pana
wicepremiera Piotra Glińskiego rośnie. W ciągu ostatnich 5 lat myśmy zrealizowali na terenie województwa podlaskiego 600 projektów z programów ministra i z programów tak zwanych europejskich, gdzie też wkład Polski oczywiście jest bardzo istotny. Z kolei profesor Wioletta Bielecka, dyrektor instytucji, w imieniu swoim i pracowników dziękowała za zwiększenie stałego dofinansowania. Pożytkujemy to na bardzo godne cele, artystyczne cele, może inwestycyjne również, może na artystyczne wydarzenia, jakie będą miały tutaj miejsce. Co ważne, wicepremier Piotr Gliński już teraz zadeklarował, że resort otwarty jest na dalszą współpracę, równocześnie w zakresie sytuacji finansowej. Ona wciąż wymaga napraw po wielu, wielu latach zaniedbań. To była instytucja notorycznie zadłużona, notorycznie nie starczało tutaj pieniędzy na funkcjonowanie. W tej chwili to zwiększenie nie jest przypadkowe, w związku z tym my po prostu podczuwamy się do odpowiedzialności za wsparcie, za to, żeby także godnie pracownicy mogli zarabiać, a instytucja mogła funkcjonować na odpowiednim poziomie. Chciałbym podziękować panu wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu i pracownikom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za wsparcie, zarówno te merytoryczne, jak i finansowe, jakiego udzielają instytucjom kultury z naszego regionu. Dotychczasowa stała dotacja Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wynosiła ponad 6 200 000 zł. Jednak dzięki podpisaniu aneksu o współprowadzeniu instytucji kwota ta wzrośnie do ponad 7 700 000. Minimalny roczny wkład z budżetu województwa to 13 milionów złotych. Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył o 4 miliony złotych budżet konkursu na rozbudowę lub zakup maszyn i sprzętu produkcyjnego dla podlaskich firm. Przeznaczyliśmy kolejne pieniądze na projekty w ramach dotacji na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw naszego regionu. Tym razem to 4 miliony złotych z funduszy unijnych, dzięki czemu dochodzimy już do 100 milionów złotych dotacji na inwestycje realizowane przez podlaskie firmy. W sumie już 30 przedsiębiorstw dostało lub dostanie dotacje na wdrażanie innowacyjnych produktów, poprawę procesów produkcyjnych, lepszą promocję, organizację pracy. To wsparcie pozwoli również na zachowanie miejsc pracy w trudnym czasie pandemii. Do tej pory władze województwa w ramach konkursu przeznaczyły 96 milionów złotych na wsparcie dla podlaskich przedsiębiorstw. Wartość tych inwestycji to ponad 236 milionów złotych. W Małym Płocku przy Urzędzie Gminy oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej wybudowany zostanie park kieszonkowy. Inicjatywa przyczynić się ma do zwiększenia aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców. Celem projektu jest ulepszenie estetyki i wykorzystanie przestrzeni publicznej Małego Płocka. Takie miejsce, które chcemy tu zagospodarować poprzez zrobienia takiego miejsca, gdzie jest usytuowana altanka, obok grill, obok jest znajdująca się trampolina, ławeczki. Będą również postacie takie betonowe z bajek, tak jak królewna Śnieżka, czerwony kapturek, skrzat mędrek czy gabcio. Na zdegradowanym terenie powstaną między innymi chodniki do spacerowania. Projekt zakłada również utworzenie syntetycznej nawierzchni. Zamontowane będą huśtawki podwójne i z daszkiem oraz stojaki na rowery. Oprócz tego wybudowany zostanie plac manewrowy z miejscami parkingowymi. Duży nacisk nakładamy na zadrzewienie, czyli będą i drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewa żywopłodowe, krzewa ozdobne, róże piące. Będzie wymieniona instalacja wodociągowa doziemna i instalacja cieplna doziemna i instalacja kanalizacyjna na wody odpadowe, no i również wymiana szamp na nieczystości płynne. I bardzo serdecznie dziękujemy dla Urzędu
marszałkowskiego, że wniosek został zaakceptowany. Dzięki aktywności stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca na terenie gminy Mały Płock w ostatnim czasie powstało kilka inwestycji, które również przysłużyć się mają mieszkańcom. Świetlica w Kątach, Centrum Aktywności Lokalne w Korzenistym, Plac Zabaw, już mamy wniosek też napisany, w tym Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku, również zagospodarowanie przestrzeni w Rogenicach Wielkich. Cała powierzchnia Parku Kieszonkowego w Małym Płocku wynieść ma około 1500 m2. Na jego budowę lokalne władze planują przeznaczyć około 650 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to blisko 525 tysięcy złotych. Inwestycja ukończona ma zostać do końca bieżącego roku.